Urodzeni z wielkim darem, bo życie jest doprawdy święte. Nie jesteśmy tutaj za karę. Każdy dzień błogosławieństwem, choć jest ugrupowań parę. Co zaciśnie chętnie pętlę, w czasach, w których nawet oddech może być przestępstwem. Mieliśmy iść z postępem, dziś to wygląda dość słabo. Ludzie zwiedzeni są podstępem tych psychopatów z Davos. Ale nie z nami takie zakrywki chcesz, to nazwij mnie szurem. Ale w obronie twej wolności my i tak staniemy murem. Choć wielu nie kontaktuje, z czasem prawda nas ocali. Nie pozwolimy, by przodkowie nasi za nic krew przelali. Jesteśmy Polakami, w nas jest duma i co zrobisz? Dzisiaj jest ten dzień, żeby zjednoczyć wszystkie narody. Mamy wspólnych wrogów, jeden cel, jedna zasada. Chcemy być wolni, chcemy mieć wybór i zachować wszelkie prawa. Nie ma takiego miejsca na tym świecie, gdzie nie polecę. Mam za dom całą planetę, wsadź sobie w dupę paszport szczepień. To my, wolni ludzie, wolne dusze i umysły. Razem zmienimy ten świat, zdarzeń dla pokoleń przyszłych. My już to wygraliśmy i nic tego już nie zmieni. Zbudujemy sobie azyl zrzucanych w nas kamieni. To my, wolni ludzie, wolne dusze i umysły. Razem zmienimy ten świat, zdarzeń dla pokoleń przyszłych. My już to wygraliśmy i nic tego już nie zmieni. Zbudujemy sobie azyl zrzucanych w nas kamieni. Bardzo mocno wierzę w naukę, o nie myśleć nie przestaję. Więc filtruję skrupulatnie fake news i fake science. Wkrótce ta iluzja jak choinka się posypie. Nie bierzemy autorytetów za prawdę, ale prawdę za autorytet. Bogactwa nie brakuje, obfitość jest wszechobecna. Tak jak darmowa energia, którą chciał nam oddać Tesla. Ona jest w zasięgu ręki, to tylko jest kwestia obalenia ostatecznie rządów, okrucieństw i bestialstw. Terror, strachem i histerią fundują nam terror. Ale zmiany są już blisko i to w 100% serio. Umysłu i miłości siła jest ponad materią. Dla nas to wiara w lepszą przyszłość jest napędową baterią. Słowa artylerią, amunicja to pokłady wiedzy. Mogą grozić nam Syberią, mamy moc, by ją odśnieżyć. Cała ta ich idea bardzo szybko popadnie w niebyt. No bo wiemy, że celem życia nie jest tylko wyłącznie przeżyć. To my, wolni ludzie, wolne dusze i umysły. Razem zmienimy ten świat, zdarzeń dla pokoleń przyszłych. My już to wygraliśmy i nic tego już nie zmieni. Zbudujemy sobie azyl zrzucanych w nas kamieni. To my, wolni ludzie, wolne dusze i umysły. Razem zmienimy ten świat, zdarzeń dla pokoleń przyszłych. My już to wygraliśmy i nic tego już nie zmieni. Zbudujemy sobie azyl zrzucanych w nas kamieni. No i jesteśmy. Nietypowa pora, nietypowy gość, ale zaraz wam wszystko wyjaśnię dlaczego. Jest pani Ewa Mazierska, my już zdążyliśmy przejść na ty. Witam cię, Ewo. Witam również. Chwilkę przed wejściem na antenę sobie porozmawialiśmy z Ewą. Tylko chwilka pytanie, bo ludzie się pytają, kto to śpiewa. No jak, to przecież nasza produkcja, tu przestań, no chyba, że nowi ludzie ciągle przychodzą do nas, to bardzo miło. Zakończymy też tą piosenką i wstawimy cały teledysk, kto tam jest. Mako śpiewa, to nie ja oczywiście, ale zaraz poprosimy panią Ewę, żeby nam się przedstawiła i zaraz wam powiem, dlaczego się tu spotkaliśmy. Powiedz, Ewa, trochę o sobie, jak długo jesteś w Wielkiej Brytanii, co robisz, kim jesteś w ogóle? Tak, już przedstawiłeś mnie, nazywam się Ewa Mazierska, mieszkam w Wielkiej Brytanii od 93 albo 94 roku, to takie płynne trochę. I pracuję na University of Central Lancashire, gdzie zajmuję się historią filmu i muzyki popularnej, a głównie właściwie to też organizacją badań naukowych, administracją badań naukowych. Poza tym w wolnym czasie piszę też fikcję, piszę prozę, opowiadania i wydałam zbiór opowiadań trochę mniej niż 2 lata temu, pierwszy, i mam nadzieję, że następny wyjdzie w przyszłym roku. Jak to był tytuł? Neighbors? Neighbors and Tourists. Tak, Neighbors and Tourists, i ta książka zdobyła nagrodę jakąś, prawda? Tak, zdobyła nagrodę w konkursie, także bardzo mnie to ucieszyło. No i poza tym opublikowałam około 50 opowiadań w różnych pismach. Mhm. Dobra, to zaraz powiemy o tej książce jeszcze więcej, tylko żebym ja nie zgubił wątku, a teraz ja jeszcze wam powiem dlaczego. Ja jestem na Twitterze też, zaczął się lockdown, jest tam, wiadomo, cała jedna grupa wspierająca się nawzajem, krzyczymy, złościmy się na tych rządzących, tak, nie będziemy nosić tych masek, my nie chcemy tych paszportów, my chcemy normalnego życia. No i w którymś komentarzu tam widziałem, Ewa też coś podpisała, popatrzyłem, przejrzałem jej profil, mówię, ale fajne tweety, mówię, podklejam się tam, obserwuję, widzę polskie nazwisko, piszę po angielsku, no ale domyślam się, że musi pewnie pochodzić z Polski, później zobaczyłem tę nagrodę i tak dalej. I przeglądając profil, zauważyłem, że tak jakby można tak tradycyjne podziały, to takie afiliacje bardziej takie lewicowe, co tu robimy, zmniejszamy Twitter? Nie, jeszcze nie. Lewicowe i bardzo się zdziwiłem, bo przeważnie wydawałoby się, że
ludzie o poglądach lewicowych, to jednak z tym rządem są tacy zakochani w tym rządzie, że co rząd powie, no to trzeba robić, trudno jest lockdown, no to trzeba przetrzymać, zacisną pasa, jak to mówi Boris Johnson, jeszcze tylko 2 tygodnie, ale tutaj widzę, pani Ewa też ostro tam, jak może, no to krytykuje i też popycha niektórych tweety i lajkuje i przerzuca, także bardzo fajnie. No i nie, i zgadłem, bo kiedy zapytałem tutaj Ewę przed rozmową chwilkę, to okazało się, że gdyby taki tradycyjny podział był przed lockdownem, no to bardziej w stronę lewicy by zmierzała, prawda? Mówi, że kiedy przyjechałaś tutaj do Anglii, to Guardian to taka gazeta, którą byś może chętnie czytała i mówiłaś o podatkach, chwilkę rozmawialiśmy, powiesz jeszcze chwilkę coś na ten temat? Tak, no ja należę do takiej, można powiedzieć, starej lewicy, w tym sensie, że ja wspomniałam, nie jestem przeciwko dużym kontrastom społecznym i uważam, że rząd powinien ingerować w to, żeby te kontrasty nie były takie ogromne. No oczywiście jest kwestia, co to są ogromne kontrasty, ale myślę, że jak do kogoś należy, jak ktoś ma tyle pieniędzy, że może za to kupić pół Afryki czy pół Europy, no to już ten kontrast jest dla mnie zbyt duży i nie powinien taki istnieć. Ale zarazem jestem za tym, żeby rząd wspierał przedsiębiorczość. Zgadzam się z tym, że państwo kapitalistyczne i ta jakby prywatna przedsiębiorczość jest najlepszym sposobem na tworzenie majątku narodowego, więc w tym sensie nie jestem jakby takim komunistą, który chciałby wszystko znacjonalizować i odebrać, więc jakby no można powiedzieć gdzieś tam jestem między tymi dwoma skrajnościami, między tą starą prawicą a starą lewicą. No i właśnie, tak całkiem się domyślałem, dokładnie po profilu, po tweetach niektórych twoich, dokładnie tak sobie ciebie wyobrażałem, bardzo fajnie, bo są ludzie jeszcze i ja mogę powiedzieć, że tradycyjnie z prawicy, ja akurat uważam, że państwo nie powinno w ogóle się wtrącać w przedsiębiorczość, oczywiście to co powiedziałaś, że jeżeli ktoś jest taki, tak jak teraz to widzimy, jakieś ludzie typu Bill Gates i tak dalej, którzy mogą sobie wykupić jakiś kontynent, oczywiście, że coś takiego nie powinno mieć miejsca, ale w przedsiębiorczość taką jak drobną, jak my, to nie powinno państwo w ogóle się wtrącać, łapy precz i pozwolić tam się rozwijać. Tak, się zgadzam zupełnie, tak, w taką drobną przedsiębiorczość nie powinien się wtrącać, a jeśli już, to tylko pomagać przez niskie podatki właśnie i ulgi i tak dalej, tak. Super, no to widzisz i fajnie, dlatego mnie to bardzo zainteresowało i kiedyś już pisałem do Ewy, mówię, może byśmy się spotkali, sobie podyskutowali, porozmawiali, teraz wiadomo, że te wybory, no to cały czas zajęty, ja mam też swoje zajęcia, Ewa doskonale wiedziała, że partia Korwin mówi, że nie ma za żadnym problemu o tym, żeby z kimś podyskutować, porozmawiać i fajnie, i cały czas siedzę z Twittera, nie wiem ilu z was tutaj jest na Twitterze, raczej tu widzę chyba wszystko Facebook, YouTube, ale nigdy nie wiadomo, czy ktoś z was nie jest, jak to powiększamy teraz, Mario? To i my jesteśmy w rogu teraz z Ewą, tak? Przechodzimy. Teraz my jesteśmy w rogu z Ewą i pokażę wam tylko profil. I teraz tak, Ewa Mazierska, tutaj przeczytałem sobie o tej właśnie nagrodzie, o tej książce. To można wejść w ten link, to zobaczycie. To było w tamtym roku, o ile się nie mylę. Książka napisana 2 lata temu. Tu jest jakiś artykuł, to świeży, musi być 25 minut temu, z Guardiana. No ale na przykład... tutaj, bo tweety, BBC wypuściło taki artykuł, że tam czczą Borisa Johnsona jako Boga, tak? Nie, to księcia Filipa. Nie, przepraszam, tak, masz rację, księcia Filipa, tak, no zapomniałem księcia Filipa, ale patrzcie na przykład. Fajna analiza zrobiłaś wczoraj, bo największa grupa ludzi popierających lockdown to jest ta 55-64, prawda? Julia Harty Brewer to wstawiła. Słyszysz nas, Ewa? Tak, tak. Nie, najbardziej jest taka w średnim wieku. To tutaj, co jakby napisałam, to jest to, że ludzie, którzy są przeciwko lockdownowi, w istocie są starsi. Moja jakby analiza i dyskusja była o tym, że dla tych ludzi jakby życie społeczne się kończy, kiedy ten lockdown skończył się, kiedy
kiedy ten lockdown wprowadzono, bo tak. A i to odwrotnie do narracji rządowej, prawda? Bo oni wiedzą, że ci najstarsi ludzie to są najbardziej wystraszeni, oni chcą siedzieć w domu, oni nie chcą nikogo widzieć, oni chcą, to właśnie młodzi, mi się wydaje, to bardziej się wymkną gdzieś z domu, spotkają się z kimś, no a ci ludzie być może też po prostu się bardziej stosują do tych wszystkich zaleceń i najbardziej cierpią w tym samym momencie, prawda? Tak, oni też są wykluczeni, dlatego że pośród nich jest dużo takich, którzy nie korzystają z internetu. Na przykład moja mama w Polsce nie korzysta, więc ona jakby jest skazana na te stare sposoby komunikowania się i wśród tych ludzi ten lockdown jest jakby prawdziwym problemem. Mhm. Później fajna analiza, to też się uśmiechnąłem, jak to przeczytałem wczoraj, co powiedział Keir Starmer, nie chce być taki jak Boris Johnson i napisała, że przyznał się, że jest przegranym, bo nie powinien się porównywać do innych polityków, tylko po prostu sam być sobą, tak, jakieś swoje standardy ustalać. I też się uśmiechnąłem, bo mówiła, że polityką się nie interesujesz, ale to jest super analiza. Ja interesuję się bardzo polityką, tylko no nie jestem jakby... Nie jestem czynna politycznie w tym sensie, że no, polityka nie jest źródłem mojego dochodu, ale polityka obserwuję, zawsze biorę udział w wyborach tutaj w Wielkiej Brytanii, więc w tym sensie interesuję się polityką, ale to, o czym mówisz, no to jest jakby, no ten wątek się przewija w tych moich postach, bo sama przez te lata, kiedy jestem w Wielkiej Brytanii, to jest jakby taki czas coraz większego, można powiedzieć, rozczarowania Partią Pracy. Bo jak przyjeżdżałam, to jakby głosowałam z przekonaniem, bardzo się ucieszyłam, kiedy Blair wygrał wybory, a później jakby to przyszło to rozczarowanie, które się nigdy nie odeszło, ale się powiększa z biegiem czasu, tak. No Blair tak jakby zapoczątkował tę taką straszną rewolucję. Tu jest fajny, kolejny twój tweet właśnie o cenach elektryczności, electricity, tak. I że najmniejsza jest w ekskomunistycznych krajach, czyli u nas, Europa Wschodnia, Węgry, czyli ale od razu analizę zrobiła, że to jest część, też standard życia jest mniejszy u nas, ale pokazuje też, jak silne są zielone partie na Zachodzie. Później mamy, no to tam wizytę, to twoje chyba z wakacji jeszcze, pamiętam, to też chyba wklejałaś, jak pojechałaś. No i bardzo, bardzo fajne tu piszesz, rzeczy tu fajnie napisałaś, I'm not a monarchist, far from that, but I find marriage last seven, tak, że nie jestem monarchistką, ale 70, ja akurat jestem monarchistą i uważam, że monarchista powinien być, no, ja nie chcę być poddany woli ludu, ja wolę być mądremu władcy lub czasem głupiemu poddany, ale nie woli ludu, dla mnie wola ludu jest zawsze jakoś tak wypaczona. No i tutaj bardzo fajnie, tak, czy ludzie kiedyś się nauczą traktować swoich bliźnich nie jako jakąś biologiczną bombę tykającą, tylko jako człowieka, tak, i że to jest nowy katechizm, to co teraz uczą w szkołach tych ludzi, że i bardzo, bardzo fajne wątki tutaj są u Ewy, także jeżeli ktoś ma, to zapraszam bardzo chętnie, warto obserwować, fajnych rzeczy można się dowiedzieć i to mówię, że kobieta, która wydawałoby się z naszego punktu widzenia, może większości tutaj moich słuchaczy na lewą stronę, ale bardzo miło, że można po prostu porozmawiać z takimi ludźmi i spokojnie, normalnie, nie zgodzić się w jakichś kwestiach, i wklejmy linka, tak? Jeszcze tylko skopiujemy tego linka i wkleimy w komentarze. Oj Boże, weź, jest, mamy, tak? Skopiujemy linka, wkleimy w komentarze, żeby jak ktoś chciał, żeby sobie do Ewy i zaraz to zamkniemy i sobie jeszcze porozmawiamy chwilę. Jest, wklej, copy, paste, brawo, dobrze, tu mam ze sobą majstra. Dobra, już wyrzuciliśmy Twittera i zaraz jest twój link, zaraz pójdzie. Tu będzie na ekranie, się pokaże, jak ktoś, to zachęcam, żeby obserwować. No i jeszcze to, co mówiliśmy, że dobrze, błąd jest, coś nie tak brakuje, że dobrze właśnie duży rząd, niestety rząd, który nakłada duże podatki, ma dużo pieniędzy, rząd ma dużo pieniędzy, rośnie, no i niestety doprowadza w końcu do tego, do czego doprowadziliśmy. Ale prywatnie, powiedz Ewa, mówisz, że rozczarowanie, jak to się zaczęło w marcu czy w kwietniu zeszłego roku, od razu zorientowałaś się, że coś tutaj nie gra, czy najpierw myślałaś, okej, wirus, idziemy do domów, czekamy i zobaczymy, co będzie dalej? Tak, ja należę do tych wczesnych jakby przeciwników lockdownu, czyli nie podobał mi się, byłam jemu przeciwna od początku.
I to jakby z takich powodów, które z biegiem czasu narastały, czy się ujawniły, bo po pierwsze uważałam, że ta pandemia, czy jak to nazwać, ta choroba nie jest na tyle, jakby to powiedzieć, groźna, żeby wymagała takiej reakcji. To był pierwszy powód, a drugi powód to dla mnie to było tak ogromne ograniczenie wolności bez jakby konsultacji, bez badania konsekwencji, że po prostu sama ta decyzja była nie do zaakceptowania. To mi się od razu skojarzyło z takimi działaniami no właśnie komunistycznymi. Mhm. No i jakby no można powiedzieć, że można to sprowadzić do kwestii wartości, co jest ważniejsze, czy to bezpieczeństwo, czy wolność. I z mojej perspektywy to ta równowaga między wolnością a bezpieczeństwem została nazbyt naruszona w tym momencie. Także tak od razu myślałam na początku. A druga sprawa to, co przyszło mi do głowy, że koszty takiej decyzji będą ogromne. I zresztą okazało się, że były i że jak już coś takiego się stanie, to już trzeba będzie to powtarzać i tak to mhm. było. No i na przykład no, z mojej perspektywy, no to pomyślałam sobie, że no, dlaczego studenci mają cierpieć na przykład i tak dalej, i tak dalej. I dlaczego zamykać puby i to wszystko. No, i jak no, to dokładnie, tak jak mówisz, po prostu wychowywałaś się w Polsce, tak? Komunistyczne czasy w Polsce mieszkałaś, tak? Tak, widziałaś, co się działo. Dokładnie powiem ci to samo mnie było. Ja byłem młodszy trochę jestem i pamiętam, ale tak. Mieszkałem w centrum miasta, w centrum Szczecina, rok 81, stan wojenny, wyglądam z okna i mnóstwo ludzi, tam trochę jeszcze ludzi, milicja, ganiają, gazują, tam pałują, oczyścili te ulice, zostali sami na ulicach, oczywiście jako małemu dziecku został mi ten obraz w oczach. Później zaczyna się tutaj lockdown i na drugi dzień kolega przysyła mi zdjęcie z Londynu, z budynku, gdzie też nagle Londyn zrobił się pusty, stoi koło siebie 8 policjantów, nie w mundurach, tylko po cywilu, palą papierosy, śmieją się i przysłał mi to zdjęcie i dosłownie mi się przypomniało to, tak jakby identyczna sytuacja, inny kraj, inne czasy, ale stoją policjanci, ha, 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 hi, miasto jest nasze, to pierwsze. Później ze względu na to, że też polityką trochę się interesuję, pamiętam jak na przykład jeszcze podczas tej gospodarki funkcjonowały, to mówiły w telewizji, zawsze była debata, czy możemy ustanowić kolejne święto narodowe i w Polsce, i w Wielkiej Brytanii. Nie, ile to jest pieniędzy, policzcie, jeżeli już mamy 3 święta bank holiday, tak? Kolejny bank holiday kosztowałby tyle, a tyle dla gospodarki, to jest poważne załamanie, w przeciągu 5 lat, 5 dni odjęcia, to jest w ogóle katastrofa, już cofniemy się. I teraz nagle oni mówią, zamykamy wszystko na te 2-3 tygodnie na początku. Mówię, oj, to jest, to się dobrze nie skończy. No ale to dobra, fajnie, że też od początku wiedziałaś. A teraz powiedz mi, co dalej, tak? Teraz powiedzmy, że ten znowu jesienny lockdown, który mnie znowu kosztował tam i pewnie wielu ludzi jakiś ten. Później wychodzimy z tego lockdownu, tego listopadowego, prawda? I nagle mamy na święta i 20 grudnia oni wychodzą do tych kamer i oni mówią, że nas znowu zamykają. To chyba już też pamiętam, to już ciebie wtedy obserwowałem. To złość chyba niesamowita, prawda? Czy może nawet nie była taka złość, bo już jakby wtedy się spodziewałam, że to tak będzie, że to będą te cykle, można powiedzieć, że jak ten pierwszy wprowadzono, to takie miałam poczucie, że to nie będzie jedyny, że poza tym no jakby jak się wprowadzi taki powód, że powodem jest profilaktyka, w pewnym momencie jakby tym powodem jest profilaktyka, no bo nie jest jakby sytuacja rzeczywista, no bo jesteśmy w tej chwili w takiej sytuacji, że tych zgonów spowodowanych COVID-em, no to tam jest, nie wiem, 20-30 dziennie, więc w kraju, w którym umiera tam, nie wiem, 1800, 2000 ludzi codziennie, no to ten procent tych umierających na COVID-a to już jest w tej chwili właściwie marginalny zupełnie. No ale zawsze można użyć tego argumentu, że no a jak poluźnimy, no to będzie gorzej. No i jakby ta profilaktyka, znowu można zauważyć podobieństwo między tą sytuacją obecną, a tą sytuacją komunistyczną. Tam na przykład granice były niezamknięte, dlatego że ludzie uciekali, ale dlatego, że jakby otworzono, no to by coś się takiego strasznego wydarzyło, ten imperializm by wszedł do Polski i zniszczyłby. Tak, więc jakby... albo stonka też, na stonka, tak, tak. Śleci nam na ziemniaki. Tak.
Tak, więc jakby ten argument jest taki, że właściwie i to jest taki, można powiedzieć, argument totalitarny, że nie można z nim wygrać. Mhm. No bo jakby nie ma tej rzeczywistości empirycznej, żeby powiedzieć nie, tak nie będzie, no bo oczywiście nie wiemy, co będzie w przyszłości, więc jakby ten argument, że coś strasznego się zdarzy w przyszłości, zawsze może być używany do tego, żeby tę wolność ograniczyć. No ja porównuję to na przykład do Faraon, tak, książkę czytaliśmy wszyscy, kto pamięta, to pamięta. Kapłani wiedzieli, że będzie zaćmienie słońca, kazali sobie przyprowadzać wszelkie dobrocie, zwierzynę i co tam kto miał zachowanego jako dary, bo wiedzieli, że to zaćmienie słońca. Wszyscy wiedzą, że na jesień zaatakuje kolejne jakieś tam fala grypy, czy jakiegoś innego wirusa, koronawirusa, czy tych rajnowirusów, jak tam się nazywają. No i wystarczy ludziom to wmówić, że jeżeli nie będziemy dawać darów naszym kapłanom najnowszym, no to będzie gorzej, a jak będziemy się ich słuchać, siedzieć w domach i robić to, co nam każą, no to minie w końcu. Oni tak zrobią, że to minie. To jest tylko typowe dla mnie, niczym to się nie różni. Lub też często porównuję z Małego Księcia sytuacja, gdzie król zarządził tak, że słońce ma wzejść lub ma zajść i on sprawdził, o której dzisiaj zachodzi i mówi, o, dzisiaj o 19 ma zajść. Dokładnie tak jak teraz, wszystko obliczone, odpuszczają lekko wirusy, teraz zimowe otwieramy wam, dziękujcie nam. No ale dlaczego, powiedz, czy strach tych obrazków z Chin, czy jakaś większy spisek agenda, czy przypadek, wszystko razem pomieszane. Co ty myślisz? Dlaczego tak jest i co dalej? Myślę, że pewnie wszystkiego po trochu. No nie sądzę, żeby był jakiś taki straszny spisek 10 lat temu i przygotowania do tej pandemii. Na pewno jak to się stało, no to zauważono, że jest to doskonała okazja do tego, co się mówi, transferu bogactwa, jeśli można powiedzieć. I to jakby już można zaobserwować w całej Europie, i w Niemczech, i w Polsce, i w Wielkiej Brytanii, że jakby to był doskonały pretekst do tego, żeby no, dać na przykład kontrakty państwowe przyjaciołom ministrów i władzy. Więc jakby ten schemat wszędzie jest, więc jakby w normalnych czasach to trudniej jest coś takiego uskutecznić, trudniej jest coś takiego zrealizować, a ta pandemia okazała się doskonałym pretekstem czy okazją, żeby to po angielsku się mówi chumocracy, żeby swoim przyjaciołom dać te kontrakty i te pieniądze bez sprawdzania, czy to jest zgodnie z prawem, czy tak dalej. No a jak już coś takiego się wydarzy, no to oczywiście ci, którzy z tego korzystają, nie będą chcieli z tego zrezygnować, więc w ich interesach jest to, żeby to trwało jak najdłużej. Więc znowu jakby powód do tego, żeby to trwało. Czyli wszystko zależy, to co mówisz teraz, od ludzi, tak? Czy ludzie, kiedy w końcu się obudzi większa ilość niż my i powie, ej, halo, koniec, tak? Na tym myślisz, że dopiero się skończy? Tak. Myślę, że to zależy od ludzi. A no to, co dla mnie największym zaskoczeniem było w tym lockdownie, to, że jakby ten strach strasznie łatwo było wprowadzić. Ja sama nie wiem, jak to się stało. To akurat to dla mnie jest zaskoczenie, bo to, że rząd będzie tak działał, to dla mnie zaskoczeniem nie jest, ale że nagle widzę, że prawie wszyscy znajomi na przykład, pracujący ze mną, strasznie się tego wirusa boją i chcą, żeby ten lockdown był wprowadzony jeszcze bardziej radykalnie. To można powiedzieć, że dla mnie jest zaskoczenie, z tym się jakby nie liczyłam. No właśnie, co w związku z tym, bo przecież we wrześniu uczestniczyłaś w zajęciach w szkole, byłaś normalnie fizycznie, nie online, no i jak to wyglądało właśnie wśród twoich kolegów z pracy i znajomych, jak to wygląda? Znaczy już wtedy to było tak, że już byliśmy w mniejszości ci, którzy tak pracowali, bo wówczas mogliśmy wybrać, więc jakby duża część już moich kolegów zdecydowała, że woli pracować online. Ja należałam do tych, którzy chcieli być fizycznie. No z tych wszystkich powodów, które wymieniłam, bo wirusa się nie bałam, też uważam, że taka praca ze studentem w jednej klasie jest lepsza. No i nie tylko z punktu widzenia interakcje ze studentami, ale także dlatego, że to jest powód, żeby pojechać do tego miasta, spotkać się z innymi. No studiowanie to nie jest tylko siedzenie w klasie i wysłuchiwanie wykładu i odpowiadanie na pytania, ale całe to życie społeczne, więc jakby
więc jakby za tym byłam, żeby to życie społeczne się rozwijało. I oczywiście no nie wszyscy zachowywali się tak samo. No, ci, którzy byli na kampusie, to należeli do tych, którzy byli jakby mniej przestraszeni z definicji. Ci najbardziej przestraszeni już przestali przyjeżdżać. No ale no czuło się, że ten lęk jakby zdołał ludzi opanować. Mhm. No oczywiście media wielką rolę w tym odegrały. To, że na przykład w prasie czy BBC na przykład wszędzie pisano o death toll, a nie death rate. Więc wszystko jakby zostało tak jakby można powiedzieć zdekontekstualizowane. Mhm. Że ciągle się widziało tych, wciąż tak jest, że ciągle się widzi tych 100 tysięcy czy 150 tysięcy ludzi, którzy umarli bez jakby wskazania, jaki to jest procent, jak to się ma do normalnej śmiertelności, jak to się ma do śmiertelności w innych krajach. To wszystko jakby powoduje, że ludzie się boją. Mhm. Ale oczywiście to, że się boją, to też jakby świadczy źle, no, szeroko mówiąc o edukacji. Więc jakby zamiast też właśnie w strach jest, może być w pierwszej chwili, ale to do domu idę, zamykam się, biorę tam, odpalam ten internet czy książki i czytam szybko, tak? Czy rzeczywiście tak. Ten potwór jest taki straszny, jak mówią, tak? Trzeba szybko uzbroić się w jakąś w broń i w tym momencie szybko czytasz, patrzysz i już coraz odważniej tam otwierasz lekko okno, drzwi, wychylasz głowę i wiesz, że to nie jest tak, jak mówią. Mhm. Ale to jest jeszcze tylko, ale później jak studenci zaczęli się coraz mniej bać, pamiętam, wrócili, to znowu ich zaczęto tam testować, zamykać w tych kampusach, prawda? Też była historia z Manchester. U ciebie też podobnie było tam? U ciebie na uczelni? U nas tak nie było, to znaczy u nas tak, nie, przede wszystkim jakby ten mój uniwersytet, University of Central Lancashire, mam wrażenie, że był dobrze przygotowany do tej sytuacji, czyli nie było takiej, nie doszło do tego, żeby studenci nagle buntowali się, czy żeby byli zamknięci, że wszystko jakby było dość dobrze przygotowane. Tym niemniej, no, później jak już zaczęli wracać na kampus, to już to też było z tymi obostrzeniami, z tymi testami, z tym wszystkim. Oczywiście taka biurokracja też prowadzi do tego, że ludziom się nie chce pracować, czy nie chce się jeździć, no bo jak trzeba mieć 2 czy 3 testy, żeby wrócić do pracy, no to już można powiedzieć, to już wolę nie wracać, wolę być online, bo jest trochę takie. Teraz tymi testami przed wyjazdami za granicę na przykład, jak już tyle tych przeszkód się pojawi, że w końcu ludzie powiedzą, to ja już w nosie mam, no to już nie chcę. Wczoraj wylatywała żona znajomego, ojciec jej umarł, 400 funtów dodatkowo na testy i nie dość, że w ostatniej chwili 400 funtów musi być dodane, bilet, nie wiem, 50-60 funtów, tam lotnisko, przejazd, czyli może 100 funtów koszty wszystkie, 400 dodatkowo. A powiedz mi, czy jak tam byłaś, czy zauważyłaś, czy byli studenci, którzy byli właśnie tacy całkiem przeciwko, powiedzieli, nie założę tej maski, nie wiem, wiem, że to jest ten, i czy mieli jakieś takie problemy większe u ciebie w szkole, czy raczej nie, łagodnie do nich podchodzili? Generalnie rzecz biorąc, to wszyscy studenci, prawie wszyscy studenci byli w maskach, czyli byli bardzo, bardzo jakby zdyscyplinowani i no było może trochę takich bez, ale jakby nie obnosili się z tym, albo mówili, że są egzempty i tak dalej. No ja jakby nie prowokowałam nikogo, bo uważam, że takie rzeczy to jest sprawa jakby wyboru. To wszystko jest jakby, powinno być kwestią wyboru, więc jakby moje stanowisko jest takie, że jeżeli chcesz być w tej masce do końca życia i chodzić po plaży, to powinieneś mieć to prawo do tego, ale też ci, którzy nie chcą tego robić, to powinni mieć prawo, żeby tego nie robić, więc jakby znowu jest ta jakby kwestia wolności. Tak, ale widzisz, masz rację, wiem, no bo rzeczywiście, skoro straszą nas takim śmiercionośnym wirusem i tak dalej, ale pewnie wiesz, bo tam jesteś też w kółku na Twitterze, jak ile możesz, to w Szwecji jednak mimo wszystko zakazano studentom i uczniom, no bo rzeczywiście, sama wiesz, siedzi uczeń naprzeciwko ciebie, czasem nie wiesz, kto co powiedział w tej klasie, czasem nie wiesz dokładnie, co powiedział, no i Szwedzi powiedzieli wyraźnie, nie ma masek w klasie i koniec, tak, jeżeli tak uważa sobie na korytarzu przejść, bo się boi, proszę bardzo, nie na lekcji, nie u mnie, nie w mojej klasie i tak, według mnie to też to jakiś jest tam sposób, no ale ja wrócę do tego, że ja jestem za prywatyzacją, gdyby była prywatna szkoła, to by w tej wolno było nosić maski, w tej czapki klauna, a w tej nic na przykład i każdy by mógł sobie wybrać szkołę, którą lubi. Aha, no oczywiście w szkole to ma to jeszcze ten wpływ, zwłaszcza w tych młodszych klasach, czy tam w szkole średniej, że jakby no, pewna postawa się wytwarza, nie? Mhm.
że może starsi ludzie mogą tu maski odrzucić później, jest mu łatwiej, bo większość życia przeżyli bez masek. Mhm. Dla takich dzieci, czy dla takiej młodzieży, którzy jakby widzą te maski wszędzie, są przyzwyczajeni do tych masek, to prawdopodobnie dla nich to będzie trudniej uznać to za aberrację, a nie za normę. Mhm. To prawda, wiem. My akurat mieszkamy tutaj dużą grupę, mamy dużą organizację Polaków, wspieramy się, nie tylko Polaków, ale głównie wschodnia Europa, trochę i Anglików, i staramy się walczyć o to, żeby nasze dzieci nie nosiły masek. Spróbujemy, co z tego wyjdzie. To każdy pojedynczy przypadek próbujemy jakoś wspierać się, pisać listy do dyrektorów szkół, żeby tego nie robili. Czasem wychodzi gorzej, czasem lepiej. To na zakończenie powiedz, Ewa, co myślisz? Widziałaś w Stanach niektórych, Teksas, Floryda i niektóre zlikwidowali wszystkie obostrzenia, maski pościągali. Czy mamy ten czas, jeszcze te okno się zamyka? O to oni doskonale mówią, nie wiem, czy widziałaś, w CNN specjaliści siedzieli, to okno nam się zamyka. Jeżeli Stany się otworzą, niektóre, i oni zobaczą, ci ludzie, dosłownie tak mówią, że oni mogą bawić się życiem, chodzić na imprezy, na plażę bez tych szczepień i tych paszportów, to nie zdążymy. Oni wyraźnie już panikują. I co myślisz, po której stronie? Czas, wiadomo, że no nie wiem, może ciężko powiedzieć, czas po której stronie stoi. Myślę, że ta wiosna i te lato będzie decydujące. Też tak myślę, że ten czas będzie decydujący i no ja jestem ciągle optymistką. Mam wiarę, że wrócimy do tej normalności, ale jak powiedziałam, to nie zależy od rządzących, to zależy od zwykłych ludzi. Tak. I po prostu od tego, jak oni się będą zachowywać. Od demokracji, w demokracji rządzi większość. Tak. No ja jestem za demokracją, uważam, że nie jest idealna, ale lepsza jest demokracja niż rządy tyranów. Nawet no to taki mały wykład ci dam teraz. Demokracji jest zawsze 51 przeciw 49 i albo ta większość uciska mniejszość, a w monarchii jest 1% król jego świta przeciw 99%. Jak jest łobuz jakiś i jakiś taki despota, to te 99% ma większą siłę, żeby obalić 1% niż 49-51. No ja tak z takiego równania wychodzę, prostego matematycznego. Znam ten argument, znaczy nawet jest taki argument, że na przykład Chiny, władze Chin bardziej się liczą z ludźmi niż władze krajów demokratycznych. No ale mimo wszystko wolałabym w Chinach nie mieszkać. No ja też nie, szczególnie teraz. Fajnie, Ewa, dzięki, że zgodziłaś się na krótką rozmowę. Ja mam nadzieję, że jak będzie się rozwijało to, co się rozwijało, mam nadzieję, że w lepszym kierunku będzie, to będziemy mogli spotkać się znowu za jakiś czas, o czymś weselszym porozmawiać. Powiem, a nie mówiłem, a nie mówiłam, ale tylko powiedz jeszcze Twitter tylko, tak? Tylko na Twitterze z mediów jesteś. Tak. Niestety nie mam już czasu na więcej, no. Więcej tych mediów, bo jakby praca zabiera dużą część mojego życia. Ja z racji tego właśnie, co robię, to muszę być chwilowo, ale 6 maja są to wybory i przez jakiś tydzień, dwa mnie nie ma nigdzie, a później zadecyduję, co, z czego zrezygnować, bo to oszaleć, gdzie jest YouTube, Facebook i Twitter. Z Facebooka to mnie wyrzucą pewnie do tej pory, także akurat będzie już przed wyborami. I dziękujemy jeszcze raz, polecam wszystkim. Jeszcze raz, zaraz wolę ciszej. Zostanie jeszcze z nami Ewa chwilkę, tak? Polecam. Kto ma Twittera, obserwujemy Ewę i wspieramy, bo naprawdę fajne rzeczy tam pisze i można dużo się nauczyć. I będzie zakończenie i jeszcze porozmawiamy chwilkę, dobra? Dziękuję. Look at the town. Ghost town. Shut for Ewa. Winter sale, half price, the shop empty. It's not gonna open ever again. That's Tory and Labour Party. That's what they're doing to our town. That's what they're doing to Wrexham. Stop begging for freedom. Fight for it. Is it Claire? Claire, how are you? It's Sebastian Ross, and I got a phone call from Bristol, I believe, from the UKIP branch. Oh, hi. Asking me to call you. How are you? I'm all right. I understand that there is a march planned for Monday. It's not March, really. How do you know, first of all, please? Can you tell me, how do you know these things? Well, we've received some information. I'm a candidate for UKIP. I'm standing for UKIP in Wrexham. So yeah. We will be campaigning on Monday. That's it. That's all. Okay, so what information can you give me? I have to tell police I'll be campaigning or what? I don't get it. I'm telling you, I'm planning campaigning for UKIP. Right, well if it's
legal requirement to inform us in writing. Why are you asking me about March for the third time? And I'm saying for the fourth time, and I'm telling you for the fifth time, I will be campaigning for UKIP. Well, that's why I wanted to speak to you, because I need to be in possession of the full facts. Exactly, and I'm telling you for the sixth time, I'll be campaigning for UKIP. Mr. Ross? Yeah? I find it like you're trying to intimidate me not to go and campaign. No, not at all, Mr. Ross. So I was called by the police today. They're trying to intimidate me not to campaign in Wrexham. The police lady called me asking what I'm going to do on Easter Monday. I said, it's not your business. She kept asking me, where do I live? How many people is going to meet on the street? I said, it's not none of your business. Yeah, I'll be campaigning. I will not be intimidated. I will not be begging for my freedom. I will be fighting for my freedom. Fighting to